Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Sokół i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam największy błąd w Pet Simulator X, dzięki któremu można sobie przyfarmić Rainbow Coinsy Hardcore w bardzo prosty sposób. Jeśli Wam się odcinek spodoba, strzelcie łapeczkę w górę, subika z dzwonkiem. Również też zapraszam na grupę na Robloxie i na Discordzie, linki macie podane w opisie. I co, lecimy z odcinkiem. Co pierwsze trzeba zrobić, to trzeba iść na Spam World i otwierać te pierwsze jajka. I z tego jajka możemy wydropić basiki, rary i dropimy basiki, rary. Musicie sobie wydropić tyle petów, ile możecie mieć założonych. Ja mogę mieć 14 petów założonych, ja już aktualnie wydropiłem 14 petów. Jeśli wydropicie te pety, to idziemy na Enchanted Forest. Jeśli jesteśmy na Enchanted Forest, to aktualnie te wszystkie pety, co myśmy wydropili, to enchantujemy je na Enchant Rainbow Coins 5 lub 4. Jeśli poenchantowaliśmy te wszystkie pety na Rainbow Coins 5 lub 4, to przechodzimy sobie na Cad World. Tak, na nowy świat Cad World. Chyba że nie macie Cad Worldu, no to przechodzimy sobie na przykład na Pixel Forest lub Pixel Lab. W moim przypadku to będzie sposób na Cad Worldzie. Ok, wczytało nas i teraz sobie robimy taki patent, że szukamy właśnie oto tej skrzynki. Tak, właśnie teraz gościu ją rozwalił. Szukamy tej skrzynki i te pety, które mamy poenchantowane i założone, to wystawiamy na tą skrzynkę. Oczywiście musicie mieć włączony boost na triple damage i coinsy. I czekamy teraz na tick. Jeśli możecie zauważyć, dostałem 396 tysięcy Rainbow Coinsów, to jest naprawdę dużo, teraz 171, to tak różnie się dostaje, po 300 nawet, 350, teraz 171, ale teraz powinienem dostać 300 chyba, tak? Teraz 200 dostałem, no różnie dostaje się, ale według mnie to jest najlepszy sposób na farmienie Rainbow Coinsów teraz. Lepszego sposobu nie ma w Pet Simulator X. No to jest taki malutki jeden błąd Prestona, bo te pety, jeśli mają po 9 damage'a w wersji hardcore, to powinniśmy dostać z takiej skrzynki, nie wiem, po 2000 Rainbow Coinsów, nawet jak mają enchant Rainbow Coins 4 lub 5, a my dostajemy, jeden tick dostajemy 256 tysięcy. Ta skrzynka działa jako skrzynka AFK, tylko jest taki minimalny problem, że jeśli jakiś typek przyjdzie tutaj, to może wam tą skrzynkę zniszczyć. Ja przyznam się, że przez 4 godziny uzbierałem 700 milionów coinsów. To jest naprawdę dużo, przez 4 godziny uzbierać z takiej skrzyneczki no 700 milionów coinsów. I chciałem dodać, że lepiej korzystajcie z tego błędu, ponieważ może Preston to naprawić. Słuchajcie, to by było tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. I cześć. Elo.